Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Ogród Warzywny będą zioła. Czerwiec to czas zbioru wielu z nich. Dziś będzie mowa o ich zaletach. Dlaczego warto je uprawiać w ogrodzie lub na balkonie? Co jest w nich niezwykłego? I które z nich można wysiewać jeszcze na początku lata? Zapraszam! Bardzo spodobało mi się zdanie, na które niedawno natrafiłam w czasopiśmie. Sentencja z XVI wieku, która mówi, że nie byłoby środków ponad zioła droższych, gdyby nie były takie pospolite. My również często nie doceniamy tego, co daje nam natura i zapominamy o tym, że warto mieć zielnik pod ręką. Obecnie na wiele chorób mamy w aptekach dostępne leki, a przecież można przy niewielkich dolegliwościach sięgnąć w pierwszej kolejności po napary z ziół lub po ziołowe maści. Jeżeli nie mamy do tego zaufania, to zawsze rośliny te można uprawiać po to, żeby wykorzystać je potem w kuchni. Pomidory ze świeżą bazylią, młode ziemniaki oprószone aromatycznym koperkiem, czy jajecznica ze szczypiorkiem. Tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Często cenimy teraz bardziej egzotyczne zioła, przyprawy, a nawet owoce, zapominając, jak wspaniałe rośliny można posadzić lub wysiać własnoręcznie. I dotyczy to zarówno ziół z naszego klimatu, jak i tych całkiem egzotycznych, czy też ciepłolubnych. Tym bardziej, że są to rośliny łatwe w uprawie, niewymagające, które wykiełkują i urosną w każdej glebie i które są nie tylko użytkowe, ale także całkiem ozdobne. Możemy je spożywać na bieżąco w formie dopiero co ściętych aromatycznych liści lub kwiatów. Możemy je też suszyć i później wykorzystywać jako przyprawę lub jako bazę do przygotowania naparów. W naszych domach od dawna używało się na przykład suszonego majeranku. Kto go wysiał w marcu lub w kwietniu, na początku lipca prawdopodobnie będzie mógł przeprowadzić pierwszy zbiór, a potem w ciągu sezonu kolejne dwa lub nawet trzy. Przełom czerwca i lipca to także czas ścinania mięty i melisy do suszenia. Najczęściej radzi się zbierać zioła przed ich kwitnieniem. Potem obcięte pędy czyścimy, opłukujemy i suszymy. W przypadku mięty czy melisy zawiązujemy w pęczki, najlepiej gumką recepturką, która będzie się kurczyć wraz z naszymi ziołami i nadal trzymać wszystko na swoim miejscu. Następnie wieszamy przygotowane ziołowe bukieciki do góry nogami w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu, najlepiej jak najciemniejszym. Są też dostępne specjalne urządzenia, w których możemy suszyć nie tylko zioła, ale także grzyby czy owoce. Niektórzy w tym celu używają także piekarnika, inni wybierają sposób suszenia na tacach, rozkładając zebrane liście cienką, równomierną warstwą. Ta metoda sprawdza się zwłaszcza przy ziołach o drobniejszych liściach. Suszonej mięty i melisy najczęściej używa się oczywiście do przygotowania miętowej czy też melisowej herbaty. Tymczasem świeżej mięty często używa się do dekoracji ciast i deserów. Zakładając większy zielnik w ogrodzie lub mini zielnik na balkonie czy okiennym parapecie, zawsze warto kierować się własnymi upodobaniami i tym, co lubi nasza rodzina. Wiosną lub latem, na przykład na początku wakacji, możemy siać lub sadzić to, co lubimy najbardziej. Sadzonki ogromnej ilości roślin zielnych są dostępne w większych centrach ogrodniczych. Możemy też spróbować przesadzić i dalej uprawiać zioła kupione w marketach spożywczych. Nie zawsze się one przyjmują wiosną, kiedy jest chłodno, ale latem jest na to duża szansa. Oraz oczywiście możemy sięgnąć po nasiona i własnoręcznie wyhodować smaczne i na pewno zdrowe przyprawy od ziarenka. Większość gatunków zaleca się wysiewać w marcu lub kwietniu, ale są i takie, na które nie jest jeszcze za późno w czerwcu lub lipcu. Na początku lata możemy jeszcze siać między innymi bazylię w różnych odmianach, na przykład bazylię czerwonolistną, bazylię cynamonową lub bazylię cytrynową oraz wiele innych. Jeżeli wysiejemy je o tej porze, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka i będziemy dbali o systematyczne podlewanie, to po mniej więcej 3-4 tygodniach będziemy mogli już ścinać pierwsze młode liście. Doskonale sprawdza się w uprawie pojemnikowej, wysiewana we większych lub mniejszych donicach, ale możemy ją w lipcu wysiewać także bezpośrednio na grządkach. Podobnie jak pietruszkę naciową w przeróżnych odmianach, o liściach gładkich, ale bardzo aromatycznych lub liściach karbowanych, bardzo dekoracyjnych, a także kędzierzawych, niezastąpionych nie tylko do przyprawiania dań, ale także ich dekoracji. Zaletą tych ziół jest to, że doskonale znoszą przesadzanie i jako rośliny dwuletnie mogą zimować w naszym klimacie. Służą nam więc jeszcze dłużej niż ciepłolubna bazylia.
Początek lata to nadal dobry moment, żeby wysiać trybułę ogrodową, której termin wysiewu przypada od kwietnia do września i której świeżych liści możemy dodawać do jajek, kanapek i różnych past. Zawierają dużo witaminy C. Możemy sięgnąć też po nasiona bardzo zdrowego ogórecznika lekarskiego, w przypadku którego możemy spożywać zarówno liście, jak i kwiaty. Cały czas oczywiście możemy siać także koper, zarówno w donicach, jak i na grządkach, pustych lub takich, na których rosną już jakieś warzywa. Koper doskonale czuje się na przykład w towarzystwie ogórków i innych roślin dyniowatych. Młodych roślin czy też młodych liści możemy oczywiście używać do przyprawiania ziemniaków oraz do wielu innych dań i sosów. Kwiaty natomiast wykorzystać można podczas kiszenia ogórków. Koper możemy siać partiami, na przykład co 2-3 tygodnie, praktycznie przez cały sezon, od końca lutego do września, a czasami nawet pod osłonami do października. O ziołach można mówić bez końca. Ja w tym odcinku chciałam zachęcić do ich uprawy. Jest ona bardzo wdzięczna, nie tylko mało problemowa, ale także bardzo smaczna oraz zdrowa. Życzę więc dużo zdrowia i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.